jest mi bardzo miło powitać na naszej scenie Mateusz Kwiatkowski, przygoda z Retro Motor Show. Mateusz, jak to się zaczęło? Najcięższe pytanie. Początki są zawsze najtrudniejsze. Jak to się zaczęło? Przeciekiem informacji od koleżanki dostałem powiadomienie, że targi szukają coś właśnie takiego, jak formułę spotkań motoryzacyjnych, czyli właśnie targi Retro Motor Show. Jako, że ja uwielbiam klasyki, biegam za nimi codziennie praktycznie, no to czułem, że ja muszę być tu częścią tego. Jak widać, jestem. Tak, tutaj jest członek kapituły. Tak, mam przyjemność tutaj oceniać stanowiska i samochody. No i koleżanka skontaktowała mnie tutaj z twórcą tego projektu, z Bartkiem Polskim. I w ten sposób nawiązaliśmy kontakt i współpracę. I tak to naprawdę się zaczęło od pierwszego Retro Motor Show. Czyli to już będzie 2016 rok, czyli 5 lat. Tak, czyli mamy 6 lat, piąta edycja, bo w zeszłym roku mieliśmy przerwę niestety. Jak wspominasz pierwszą edycję? Jak wspominam? Jak przez mgłę już teraz. Szczerze mówiąc, nie, pamiętam, były świetne samochody, klub zabytkowy Mercedesów miał pięknego, starego, żółtego Mercedesa, pamiętam. Oprócz tego, o ile dobrze pamiętam nazwę, auto Świadka City stawili się z kolekcją Opli, między innymi był Lotus Omega, stary kapitan. Pamiętam również koledzy prywatnie tam, o właśnie zdjęcie z pierwszego Retro Motor Show i nawet twoje stoisko. Tak, nawet moje amerykańskie stoisko, tak. Dokładnie, także koledzy właśnie u ciebie się wystawiali samochodami, pamiętam. Prócz tego inni koledzy, pamiętam, też Ferrari w Rosji tam postawili, także no działo się, działo naprawdę, na pierwszym Retro się działo. Pamiętam, że już wtedy jako kapituła mieliśmy problem z wybraniem tych tak naprawdę trzech najlepszych samochodów, no bo było już wtedy sporo. Tak, pierwsza edycja była z niedowierzaniem organizowana, bo ja to dokładnie pamiętam, jak był pomysł Retro Motor Show i każdy do tego podchodził. Targi zabytkowych samochodów, starych, przecież to takie stare, takie brudne, a jednak ruszyliśmy z tym z wiarą. Przepraszam, zielony Mercedes przed chwilą. Tak, ludzie nie dowierzali, ale no, jakby nie patrzeć, jestem młody, bynajmniej tak uważam. 33 to jeszcze nie starość. Ja jestem trochę starsza i też jestem młody. Myślę, że młodsza. Więc no, ja jako młody człowiek fascynuję się starymi samochodami, klasykami. Tego nie ma, tego nie przybędzie. No, musimy, uważam, szanować to, co zostało z tamtych lat, także Ja czułem w środku, że na pewno te targi, jak się odbędą, to wypalą, bo mówię, nie tylko ja, bo nasi rodzice miło wspominają, tak, czy Syreny, czy Warszawy. Moja mama na przykład nie jest w ogóle samochodowa, ledwo odróżnia, czym jeździ, a jak obejrzała filmik Automobil Klubu, to powiedziała, że ona by z chęcią poszła na te targi obejrzeć. Także próbowałem w tym roku wyciągnąć, nie udało się. Mam nadzieję, że za rok uda mi się mamę oprowadzić z kolei tutaj i pokazać, co tak naprawdę ludzie mają jeszcze w garażach. No, jest sytuacja, jaka jest, więc rozumiemy mamę, że po prostu ma obawy, żeby przejść w tłum ludzi. Co zapamiętałeś z pierwszej, co z drugiej, co z trzeciej? Co cię najbardziej ujęło w tych wszystkich edycjach, które do tej pory były? Czy był taki rodzynek, który zapamiętałeś i tutaj może go zobaczymy? Każda edycja uważam jest wyjątkowa. Każda jest niepowtarzalna ze względu na przede wszystkim wystawców, odwiedzających. Jak i też no, na samochody, które są pokazywane, bo jakby nie patrzeć, ekspozycja co roku się zmienia. Oczywiście częścią powtarza, ale ja uważam, że dużo, dużo jest pokazywanych co roku innych modeli samochodów. Co zapamiętałem najbardziej?
Ja najbardziej zapamiętuję chyba rozmowy z ludźmi bardziej niż same samochody. Cenię sobie to możliwość, że możemy się spotkać na tych targach, możemy porozmawiać o tym, co nas wspólnie interesuje, podziwiać wspólnie te samochody i bardziej doceniam te chwile. A zawsze z kimś prywatnie mogę się umówić na sesję z tym samochodem, także samochód gra tutaj drugą kwestię, jeśli chodzi o targi dla mnie, jeśli chodzi o zapamiętanie tego. Bardziej mówię, pamiętam, że spotkałem tych znajomych z tamtej strony Polski, z południa, ze wschodu, czy ktoś nawet z Niemiec się czasami pojawia tak u nas na targach. Także bardziej ja jestem taki sentymentalny w stronę spotkań ludzi, tej chwili, niż może samych samochodów, ale samochodów dużo pamiętam. Tak jak już mówiłem, czy te Starossa, czy stary Mercedes. Na drugiej edycji pamiętam, miałem tyle na głowie, że chyba najbardziej to pamiętam swoje stoisko, bo też się podjąłem wyzwania, że pokażę samochody, z którymi ja pracuję na co dzień i oprócz tego jeszcze zrobię materiał do targów, także najbardziej swoje stoisko, bo to było tak jakby dla mnie osiągnięcie, pierwszy raz wystawienie się na targach, więc dla mnie to były ważne dni. Pierwszą noc nie spałem, przyznam się szczerze, bo jak policzyłem ile pieniędzy stoi na hali, to mówię, Matko Boska. Więc w drugiej edycji na pewno najbardziej to pamiętam, że miałem okazję też ja pokazać, z czym pracuję. Na trzeciej edycji było wspólne stoisko, o ile dobrze pamiętam, na czwartej edycji również, także gdzieś tam zawsze coś, gdzieś tam już swoje trzy grosze potrafię wtrącić, jak to się mówi u nas. A samochody, no cóż, dużo wymieniać. No przede wszystkim można spojrzeć na zdjęcia, bo wszystkie są piękne. No. Czy jest jakiś super wyjątek? Każdy. Tak bym to powiedział. Każdy jest na swoją miarę wyjątkowy. Ja bym powiedziała, że one są przede wszystkim pięknie sfotografowane przez Ciebie. Czysty przypadek. Myślę, że nie. Bo to byłoby co 10, co 20, a tu każde zdjęcie wydobywasz tych samochodów, ich blask, to co one mają w sobie najważniejszego. One są, Mateusz, przepiękne te zdjęcia. Zobacz tego Fiacika. To jest po prostu Fiat w skórze Mercedesa, można powiedzieć. Tak, Fiat w stylu Mercedesa. Te samochody, no, lubię jak te samochody są takie żywe na zdjęciach. No, zauważyłem, że ludziom też to się podoba. Czemu to zmieniać? Skoro ludziom się to podoba, to niech to zostanie. Jakby nadajesz tym samochodom, tym autom zabytkowym, czy też nie zabytkowym, bo wszystkie samochody, śledząc Twoją stronę na Facebooku, wiemy, że fotografujesz, moim zdaniem nadajesz im nowy blask swoim okiem i tym, co robisz. Tak, masz rację. Nieraz usłyszałem, nie rób zdjęcia, bo mam brudny samochód. Odpowiadam, spokojnie, ja sobie go umyję. I zazwyczaj jest właśnie tak zwany efekt wow. Ludzie nie dowierzają, że tak można zdjęcie zrobić. Gdzieś kiedyś koleżance zrobiłem Dodge Rama w piasku. Był cały, naprawdę okurzony, opiaskowany, czy tam, jak to inaczej powiedzieć. A wyszedł samochód na zdjęciu, że się świeci. No, można powiedzieć, że na nowo je lakieruję na zdjęcie. Powiedz mi, przygoda z aparatem? Ile lat u Ciebie? Matko. Więc tak, jeżeli chodzi o tak typowo WTC, to wystartowałem w 2015 roku. Jeżeli chodzi o samą przygodę z aparatem, to ja gdzieś zawsze lubiłem uwiecznić chwilę. Zawsze lubiłem samochody. Po szkole licealnej poszedłem do technikum fotograficznego i tam już zacząłem właśnie łączyć egzaminy z samochodami. Mieliśmy na przykład na egzamin zrobić kalendarz. I to najłatwiej mi było zrobić 12 zdjęć samochodu i miałem gotowy kalendarz. Więc już w tą stronę zaczynałem. Niestety szkoła zabiła we mnie trochę chęć
chęć robienia zdjęć, mieliśmy więcej wykładania niż praktyki, jak to zazwyczaj bywa. Więc po roku rzuciłem szkołę, na 5 czy 6 lat zabiła ona we mnie chęć robienia zdjęć, więc tylko tak naprawdę telefonem gdzieś tam robiłem. Ale wróciło to, wróciło, cieszę się, że to wróciło. Kolega mi podpowiedział, żebym może poszedł w tą stronę, zakładając jakiś fanpage, mówi, może ktoś się zgłosi. No i tak idąc za jego radą, za jego sugestią, po pół roku wymyśliłem nazwę i tak to się zaczęło w 2015 roku. Także już 6 lat, dobre 6 lat biegam z aparatem, jeżdżę po różnych targach, fotografuję samochody. Motocykle też, jak widać, też się trafią. Znane motocykle. Tak, dokładnie. No trudno nie zrobić. Trudno w świecie motoryzacyjnym nie odwiedzić Zbyszka i nie zrobić tam tych pięknych jego okazów w kolekcji. Zwłaszcza, że był taki projekt, Państwo może nie pamiętają, był projekt, gdzie młodzież odbudowywała stare komarki. To była pierwsza edycja. Mieliśmy tą wystawę, gdzie stały takie zrujnowane, zardzewiałe i później poprzez rok stały nówki. I to też był niesamowity projekt Retro Motor Show i Akademii Renowacji. Ja pamiętam, że po tych targach właśnie też byłem w odwiedzinach u Zbyszka i któregoś razu natknąłem się na młodzież pracującą. Także mogę potwierdzić, że faktycznie działa w tej kwestii. Tak, to był bardzo duży projekt. Zbyszek, ile wtedy było motocykli zrobionych w pierwszej edycji, wystawionych? 10? 11? 11. 11. To dobrze pamiętam. Szczęśliwa jedenastka, liczba mistrzowska. Te motocykle są dla Państwa do obejrzenia u Zbyszka w Fiołkowie. Co jeszcze, Mateusz, na temat? Bo Ty patrzysz z taką, Twoje oczy patrzą z taką miłością na te zdjęcia, z takim podziwem. O, tutaj znam ten samochód. Dawno, wiesz co, nie widziałem tych zdjęć, no bo to pierwsza edycja, także aż łezka wokół się kręci, można powiedzieć. No, bo jakby nie patrzeć, no niektóre samochody widziałem na tych targach pierwszy raz i ostatni, nie widziałem ich więcej. Przed chwilą był ten żółty, piękny Mercedes, to nie widziałem go ponownie, mimo że klub miłośników zabytkowych Mercedesów wystawiał się ponownie, nie pokazali go drugi raz. Więc no, patrzę, miło wspominam, no, od tego wszystko się zaczęło tak naprawdę. Daimler, który czasami widać w Poznaniu na ulicach. No. Pierwsza edycja, tak jak zresztą każda, tak jak mówiłeś, jest na swój sposób wyjątkowa, natomiast ta pierwsza była takim bardzo mocnym impulsem też w Polsce na rynku motoryzacyjnym, gdzie te samochody były zapomniane i moim zdaniem Retro Motor Show, to jak pokazujesz je na zdjęciach, czy montujesz filmy wspaniałe, spowodowała, że ten rynek momentalnie wzrósł do góry. Pierwsza, druga edycja spowodowała Retro Motor Show. Twoje zdjęcia, wszyscy tutaj wystawcy, którzy są, no ten rynek się bardzo mocno rozwinął dzięki tej imprezie. Ja to widzę z punktu swojej działalności. Myślę, że tak. Też wiele osób nie wie, no jakby nie patrzeć, nie, ja zawsze każdemu mówię, gdyby mówi, że wow, skąd mamy taki samolot w Polsce? Ja mówię, nie wiesz, co sąsiad trzyma pod kocem w garażu. I tak naprawdę to jest właśnie to, że ludzie nie wiedzą, tak? Też te targi dają nam możliwość poznania się, tak? Tak jak tutaj jest Muzeum Motoryzacji z Oławy. Wybierałem się przez 6 lat, nie dotarłem, oni dotarli do nas i miałem przyjemność poznać ich tutaj osobiście. Bardzo się cieszę i na pewno w przyszłym roku się do nich wybiorę. Muszę, po prostu muszę. I to jest właśnie to, że oprócz tego, że możemy zobaczyć, co ludzie mają pochowane w garażach. O, zdjęcie z wami, dziewczynami. Jesteśmy na komarkach, Zbyszku. Tak. I jest nasz obraz. Oczywiście. Czwarta edycja. Dobrze pamiętam. Tak. Więc raz, że i możemy zobaczyć, podejrzeć, co ludzie mają w garażach, co chowają.
Ja zawsze też mówię, że czekam z utęsknieniem na targi Retro Motor Show, bo ludzie specjalnie też na przykład ściągają jakieś samochody, szykują go przez cały rok po to, żeby pokazać się na targach, tak? Gdzieś tam u siebie lokalnie pokażą się w mieście, gdzieś tam są jakieś pojedyncze przecieki zdjęciowe w internecie, ale no, właśnie możliwość zobaczenia tego na żywo, osobiście, tego co ktoś przygotował, porozmawiać, posłuchać. Te samochody też posiadają historię, szczególnie z Ameryki, tak, gdzie tam te samochody mają po 60, 80, niektóre po 100 lat. No to można usiąść i słuchać godzinami. Tak jak Zbyszka, można też usiąść i słuchać jego opowiadań godzinami. Będziemy dzisiaj mieli okazję niebawem posłuchać Zbyszka. Przepiękne zdjęcia, tak jak mówię, one oddają blask tej imprezy, blask twojej pracy. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem za każdym razem, w jakiej scenerii, jak ustawiasz, jak eksponujesz. No ja bardzo ci za to dziękuję. Myślę, że Bartek, myślę, że Bartek też, myślę, że Zbyszek, bo no, robisz świetną robotę, świetnie ujmujesz to, że cały świat widzi, tutaj mamy, no, polską motoryzację. To jest przepiękna motoryzacja, nie są to Mercedesy, ale no spójrzcie, to jest tak ujęte, tak pokazane. Mogę ci nawet zdradzić, że w zeszłym tygodniu, to znaczy w ostatni weekend, jak była pogoda, to robiłem sesję trzech polonezów właśnie dla Niemców, żeby mogli pokazać naszą motoryzację. Także tuż zaraz po Retro Motor Show oddaję materiał i mam nadzieję, że wkrótce ukaże się to u nich w gazetach. Jak zaskoczy, to będziemy pokazywać więcej naszych rodzinnych klasyków za granicą, żeby też mieli okazję poznać, bo oni tego nie znają. Myślę, że nie mieli gdzie tego oglądać, bo takim maluszkiem to nie wiedz... No i ściana było. Też była w Berlinie, także... Tak, mamy ten Górów. Coś jeszcze, Mateusz? Szósta edycja? No zaczęło się, więc życzę wszystkim miłej zabawy. Zwiedzajcie. Teraz mamy piątą, ja już mówię o rok, za rok. Widzisz, ja już... Mamy nadzieję, że bez ograniczeń. To szósta edycja, aby się odbyła hucznie, żebyśmy sobie odbili ten drogi zeszły. Tego nam wszystkim życzę. A propos piątej, to tak jak mówiłem, no zaczęła się. Życzę wszystkim miłego oglądania. I oby czas wolniej płynął nam przy tych klasykach, żebyśmy spędzali jak najdłużej z nimi te chwile. Tego nam życzę. My tobie też tego życzymy i wszystkim nas. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Mateusz Kwiatkowski. Dziękuję bardzo. Dobra, świetne relacje dla Państwa.